czytamy kolejny już fragment z początków Biblii. Fragment, który zaczyna się od słów: a wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owocu ze wszystkich drzew tego ogrodu? Wiemy, co było dalej, ale warto sobie uświadomić, jaki jest klucz do zrozumienia tego fragmentu Księgi Rodzaju, zaczynającego się od 3 rozdziału. Oto usłyszeliśmy dwa opowiadania różne, opowiadające na pytanie, skąd wziął się świat, jaki jest Bóg wobec tego i jaka jest rola człowieka w tym świecie, kim jest człowiek w tym świecie. Ale musiało się także pojawiać pytanie, na które odpowiedział autor natchniony, skąd wobec tego zło w świecie. Jeżeli Bóg czynił wszystko, co było dobre, a nawet bardzo dobre, no to skąd wzięło się zło w tym świecie? Możemy przypuszczać, że to dialektyczne myślenie, jakie jest ciągle w Biblii, albo, pewnie podsunęło możliwości. Albo Bóg, albo człowiek. Ale odpowiedź jest ani Bóg, ani człowiek. Szukano więc kandydata na kogoś, kto by przedstawiał, symbolizował, uobecniał to zło, które przyszło na świat i które się rozpowszechniło. Wybrano węża. Ale nie ten cielesny wąż miałby być, tylko że on najbardziej nadawał się, tak jak mówimy w świecie zwierząt w Polsce, że być chytrym jak lis. Tak samo w tym środowisku, w którym ten tekst powstawał, wąż uchodził za istotę bardzo inteligentną, bardzo cwaną, bardzo przebiegłą i podstępną, choćby patrząc na sposób polowania. I tak wąż stał się tym, który właśnie wprowadził zło na świat. Ale najbardziej twórcze i piękne i mądre jest to, w jaki sposób to się stało, a co opisuje Biblia. Od pytania takiego bardzo podstępnego, skierowanego do kobiety. Od kolejnych pytań, które były tak postawione, że ona musiała odpowiedzieć, zareagować. Od takiego wprowadzenia w błąd poprzez robienie wrażenia zamiast rzeczywistości, że autor tego tekstu w sposób taki jawny po prostu szydzi z tej kobiety. Wydało się jej, po słowach węża, że te owoce nadają się do zdobycia wiedzy. Ewidentnie mamy tutaj ironię albo sarkazm nawet wręcz wobec tego, na jakiej podstawie kobieta zdecydowała się przekroczyć ostrzeżenie od Boga i uwierzyć, że rzeczywiście te owoce nadają się do zdobycia wiedzy, patrząc oczami na te owoce. Trzeba jeszcze powiedzieć, że ten tekst ma swoją prehistorię. Najprawdopodobniej było tak, że tym, który był w ogrodzie Eden, który rozmawiał z wężem, był człowiek w ogóle. Poznajemy to po tym, kiedy jutro będziemy czytać dalszy ciąg tego, co dziś przypada, że scena ta kończy się takim zdaniem. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg umieścił na wschód od ogrodu Eden cherubów i miecz z połyskującym ostrzem, aby strzec drogi do drzewa życia. Człowiek był, człowiek został wypędzony. W pewnym okresie uznano, że ten czynnik ludzki to lepiej będzie, jeżeli będzie kobietą, że bardziej jest zdolna do tego, ażeby dała się zwieść, dała się skusić na ciekawość, na ogląd, na pozór rzeczywistości. Nie znalazłem niestety w Talmudzie wyjaśnienia,
choćby jednego, dlaczego to właśnie kobieta została ona wprowadzona, a nie mężczyznę. Natomiast odnośnie tekstu, któryśmy wczoraj czytali, jest piękne wyjaśnienie, dlaczego to właśnie z boku, z żebra została uczyniona kobieta. To wyjaśnienie dawane młodym uczniom czytającym pismo pod okiem nauczyciela, to mądre wyjaśnienie mówi, nie powstała z ręki, żeby przypadkiem nie kradła tego, co przygotowuje do jedzenia. Nie powstała z nogi, żeby nie latała między domami, z ciekawości dla gadulstwa. Nie powstała z ucha, ażeby nie nastawiała za bardzo uszu na plotki, na obszczerstwa wypowiadane przez innych. I tak dalej, i tak dalej. To opowiadanie ma bardzo takie proste przełożenie. Grzechy, którymi się, że tak powiem, zarzuca kobietę, wiąże się z kobietą. Właśnie one były wymieniane, dlaczego to kobieta nie powstała z tej części ciała, z tej części ciała, z tej części ciała. I wreszcie, dlaczego akurat z boku? Dlatego, żeby była blisko męża. Takie jest wyjaśnienie, dlaczego to z boku. Stare, od wieków powtarzane i także przy okazji pouczające do odnośnie spojrzenia na kobietę, na jej postępowanie, a może zachęcające do wyrozumiałości wobec niej. Dziś dowiedzieliśmy się, że zło nie przyszło na świat za sprawą Boga, który jest dobrym. Nie przyszło za sprawą samego człowieka, ale za sprawą kogoś, kto od początku jest kłamcą, jest przeciwnikiem Boga i człowieka. Ten tekst także, trzeba powiedzieć, nie mówi o grzechu pierworodnym. Co najwyżej autor tego tekstu przygotowywał myśl świętego Pawła, który wyraził to w 5 rozdziale listu do Rzymian, gdzie tam jest uzasadnienie i nauczanie o tym, że jest grzech pierworodny. Jest to prawdopodobnie tam w liście do Rzymian jedno z objawień, jakie miał święty Paweł. Po czym to poznajemy? Ano po tym, że to, co jest 5.21 i następne, to jest zdanie niedokończone. Prawdopodobnie Paweł usłyszał takie objawienie od Boga, którego nie potrafił dobrze przelać na papier poprzez dyktando i pozostało to zdaniem niedokończonym. Nawet jeżeli przeglądał ten długi list i chciałby nanosić poprawki, nie potrafił już sobie dopowiedzieć, odtworzyć, przypomnieć. Tak nam sugeruje Parandowski, profesor, który zajmował się literaturą, także i literaturą religijną, i on ukuł takie powiedzenie, że taki mistyk jak święty Paweł musiał wyrazić to, co zrozumiał, co by otrzymał w oświeceniu, nawet na zgliszczach składni. A tu nawet składnia została zwalona, bardzo skomplikowana, nie do końca zrozumiana przez najlepszych znawców języka greckiego i w dodatku zdanie jest niedokończone. Ufamy, że jesteśmy wyzwoleni od grzechu pierworodnego i od każdego grzechu przez tego, który okazał się posłusznym wobec Boga. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będzie.